No, witam serdecznie. Kolejny sprzęcik do przeglądu, że tak powiem, do konserwacji, do przeglądu. Z tego co wyczułem, to już tutaj kilka usterek znalazłem, ale zobaczcie, to jest polska Diora, tylko brakuje jeszcze szuflady deka. W tym, że trochę się inaczej to nazywa, co? MacFat. Polska Diora robiona na angielski rynek. Na UK, że tak powiem, jest to WS, wzmacniacz WS440, moc znamionowa 2x40 W i tuner. Tuner, z tego co widzę, został okrojony ze wskazówki. Jest to AS641. I to jest już tuner ze skalą cyfrową i z programatorem na sensorach. I właśnie ten programator nie trzyma stacji. Ale to będziemy to robić. Zobaczycie, jak to wygląda. A dzisiaj chciałbym Wam pokazać, bo już tutaj go podłączyłem. Jeszcze trzeba wyczyścić potencjometr od regulacji siły głosu, bo trzeszczy. Jest na max. Ło, lepiej nie. Lepiej nie. Zobaczcie, jaki ma. Jeden kanał, drugi, dwa kanały. Ma wskaźniczek na 5 LEDach i zaraz zobaczymy, co jest w środku. No cóż. Zaczynamy rozbiórkę. Znaczy rozbiórkę, odkręciłem obudowę. Odstawimy. Postaram się opisać to tak, jak najlepiej, jak potrafię. Czyli to, co mamy w środku, transformator w rdzeniu tam 100 W, 120 W maksymalnie przerobi ten rdzeń. I teraz tak, tranzystorki, końcówki mocy, to jest tak, tranzystor PNP to jest 2N6491, NPN 2N6488. Tutaj go na BD135 są drivery sterujące. Z tego co widzę, bardzo przypomina mi wzmacniacz pani Urszuli Klapczyńskiej bodajże. Jest coś ala Ugoda, ale to nie jest dokładnie to samo. Ugody miałem gdzieś leżą ten wzmacniacz, bo gdzieś schowałem. Czekajcie, gdzieś miałem płytkę od końcówki mocy Ugody, ale to mało ważne. I teraz tak, słuchajcie, dwa tranzystorki, tak jak mówiłem, tak samo, jeden kanał, drugi kanał, filtracja, to jest jeden kondensator, ale podwójny i to jest 2 razy po 4700 mikron na 40 V, czyli trafo mamy gdzieś w granicach 32, jeszcze na razie nic nie mierzone, nic nie pomierzyłem, stan jak widać całkiem fajny, przyzwoity, on jest nawet teraz podłączony. Zaraz zobaczymy, podłączymy tutaj pod niego jakieś CD i sprawdzimy, jak to pracuje, nie? Co mamy z przodu, na przednim panelu? Na przednim panelu jest tak. Wycięcie wysokich tonów, czyli mamy w tej chwili filtr obcina niskich tonów. Obcina niskie tony i praktycznie jest jak słuchawka telefoniczna, żeby głośniej zagrać, to po prostu te niskie tony trzeba obciąć, nie? Mamy loudness, czyli filtr tego typu, że przy niskich, jak gra nisko, to ma zawężono środkowe pasmo i bardziej podbija sopran i bas. Czyli, a jak robimy głośniej, tak od połowy już nie powinien nam działać
ten filtr Lowland Nets, już powinno puszczać wszystko, jak to na wejściu, to i na wyjściu. Jest to zrealizowane za pomocą odczepu na potencjometrze. Jest odczep na środku ścieżki. Zaraz wam to może zademonstruję, jak zdejmę kamerkę ze statywu, ale na razie, dobra, lecimy dalej. Mamy regulację lewy, prawy kanał balansu. Balans. Mamy tony wysokie regulacje i tony niskie. Do tego dochodzą właśnie te dwa filtry. Jest to longness i podbicie basu sopranu i obcięcie basu. Przy wyższych tak. Mamy dwa przełączniki na dwa wejścia. Dwa wyjścia. Możemy dwie pary kolumn podpiąć, nie cztery na raz, tak jak to niektórzy wciskają w ten sposób, że cztery grają. W sumie to można. Jeśli mamy 16-ohmowe kolumny, to śmiało możemy podpiąć w ten sposób, nie? A i B. Mamy wyjście na kolumny A i wyjście na kolumny B. Jeśli dwa, cztery wyjścia pracują. Selektor wejść, jak widać, pono trzeszczy, to nasze polskie, na jednym kanale trzeszczy tylko, nasze polskie isostaty, CEMI firmy, no. I to był i włącznik, i wyłącznik. I zobaczcie, mamy... się zachowują te głośniki przy włączeniu, wyłączeniu. Coś się wzywa. A. Trzeszczy potencjometr. Będziemy to robić. I teraz tak. Mamy ten przy włączeniu ruch membrany, nie? O. Wszystko fajnie. Znaczy fajnie. No nie fajnie. Nie wiem, dlaczego tak zrobili, bo na polski rynek, jak szły te unitry, to miały tu wstawiony przekaźnik. Tu jest miejsce na przekaźnik. Tu być może nawet i był ten przekaźnik, bo jak już widać w kalafonie, chociaż nie jestem pewien, że on tu był, bo tu jest układ czasowy. I tego układu czasowego nie ma w ogóle elementów na płycie, nie? Ten przekaźnik miał za zadanie właśnie włączyć głośniki po opóźnieniu. Czyli po prostu włączamy power i żeby nie było strzału w głośnikach. O, albo czegoś takiego. Były odłączane głośniki po podłączeniu do zasilania. I teraz tak, żeby to wyeliminować, tutaj jest dane są filtry. Tutaj są cewki na tym, przy wyjściach głośnikowych i rezystor do masy, dodatkowy po prostu przez kondensator, tak żeby wytłumić ten niską częstotliwość, bo chodzi o ten strzał głośniki, o ten ruch właśnie membranami, nie? No, dziwnie się zachowuje, ale będziemy to naprawiać. A, już wiem, dlaczego to dziwnie się zachowało. Coś jest nie tak z Lowness. Wchodzi we wzbudzenia jakieś, ale dobra. Przejdźmy sobie teraz do tylnej ścianki, tylko odepnijmy ten głośnik brzydki. Jak widać, w porównaniu do tego WS304 już mamy normalne radiatory w wysokości 8 cm i długości praktycznie gdzieś po ile? Po 16? Teraz zobaczymy, tu mam jakąś metrówkę. Po 17 cm. 17 cm na 8 wysokie, ponieważ ta obudowa ma 8 cm szerokości. Co mamy z tyłu? Wyjścia 220, po prostu nie potrzebujemy już dodatkowych krótkowęziaczy ani przedłużaczy.
mamy wyjście na korektor equalizer, jak tutaj jest napisane, tu. I lewy i prawy kanał osobno. I to jest na tej zasadzie, wypinamy te zwory. I w tej chwili mamy samo końcówkę mocy tu. Wejście, końcówkę mocy in tu, out na dole. Te dolne to są wejście z tych korektorów, z tego lądne, z tych filtrów, z tego selektora wejść. To mamy tu wszystko, to jest na dole, a tu już mamy samo końcówkę mocy. Możemy sobie albo wykorzystać to jako wejście, jak wykorzystać ten wzmacniacz jako samo końcówkę mocy, na przykład mikser możemy sobie tutaj podpiąć, lub korektor. Czyli musimy pobrać sygnał z tych wszystkich wejść przez te przełączniki. Pobieramy sobie sygnał stąd i dajemy sygnał na samą końcówkę. I korektor graficzny. W tej chwili nie ma korektora, także wpinamy zwory z powrotem. O! Taki myk. Wyjście A, wyjście B. Lewy, prawy oczywiście, nie? I teraz tak, mamy tu wszystkie wejścia, które tam od przodu mieliśmy, te przełączniki, to tak samo tu mamy. Tylko że dodatkowo mamy jeszcze nagrywanie magnetofonu, czyli jeśli możemy sobie podpiąć magnetofon, był przeważnie te nasze magnetofony były na 5 DIN, na te wtyczki, to było na tej zasadzie, że podpinamy sobie wyjście i wejście, nagrywanie, odtwarzanie magnetofonu. Lub tu, lub na cincze, możemy odtwarzanie, znaczy odtwarzanie magnetofonu, czyli wejście magnetofonu sygnałowe i wyjście na nagrywanie, na magnetofon. Czyli mamy już załatwione z Pani podłączenie magnetofonu z nagrywaniem i z odtwarzaniem. Oczywiście nagrywać będzie to, co się pojawi na tych wejściach, na wejściach. No i mamy, tu jest dublowane 5 DIN i cinch, 5 DIN i cinch. I tak samo AUX. AUX, tuner i wejście mikrofonowe, nie? Czemu w ten sposób mogli przynajmniej Jacka wstawić dużego na mikrofon? To już by było inaczej, nie? Kiedyś po prostu nie było innych. Tak samo jak zauważyliście, ten wzmacniacz, a nie ma, bym zapomniał, ma wyjście na Jacka, na słuchawki. Że mogliby wstawić do mikrofonu takie wejście, nie? To już jest całkiem inaczej, no. Zabrakowało tego pomysłu. No dobra, mały wzmacniacz 2x40 W, WS440. Pracuje tylko do czyszczenia, są potencjometry, do czyszczenia jest przełącznik isostat Kono. Ja pozdrawiam, to był taki mały film ze wzmacniacza. Polska Diora na rynek, jak tutaj widać, angielski, nie niemiecki, to szło do Anglii, na Niemcy były tam inne nazwy robione, MacPads, angielska firma, nie? Tak to kiedyś właśnie z Polakami robiono, polski pomysł, w Polsce wykonany. Jeśli szło to do innego kraju, nawet się nie nazywało to Polska Diora. Pozdrawiam. A dlaczego warto takiego staruszka naprawiać? A choćby dlatego, że jest to właśnie polski sprzęt. Jest bardzo łatwy w naprawie. I przede wszystkim jakość dźwięku z tego sprzętu jest naprawdę nieporównywalnie lepsza niż z jakiegokolwiek odtwarzacza, wzmacniacza Sony. Żaden odtwarzacz Sony nie mógł dorównać naszej polskiej ani Diorze, ani Fonice. Fonika to gramofony, nie? Także z tego powodu. No i przede wszystkim dla niektórych ludzi sentyment. Niektóre wzmacniacze
znaczy niektóre, nie powiem, że wszystkie polskie produkty były dużo lepsze niż Sony, ale niektóre wzmacniacze, tym bardziej, które szły na obcy rynek, były, że tak powiem, no, jakościowo dużo, dużo lepsze, nie?